Soboty? Trudnej soboty? Trudnej. Trudnej. 10 km. Kapeć był. Tak, 10 km na kapciu, potem dwa razy interką wysiadł. Ale w sumie, no co zrobić? No, nasze miejsce to jest tak w okolicach 7-8. Jesteśmy na 9 przez kapcia. Mam nadzieję, że się przesuniemy do przodu jutro. Takie nasze miejsce w tej chwili w czołówce Mistrzostw Polski, bo no bo chłopaki strasznie tam popylają. Dzieje się, możemy powiedzieć, prawda? No poszło to wszystko do przodu. Bardzo fajnie, bo młodzież napiera w końcu dobrze. No, a ja tak już no, sobie tak jadę trochę bardziej dla fanu, no. Taka prawda. No jestem fan chyba, widzę, że się uśmiechasz bardzo mocno. Nie, no jest fan, bo Skoda 2000 daje dużo frajdy. Trzeba na pewno jeszcze, jeszcze mi daleko do Grzesia Grzyba, który po prostu robi rewelacyjne czasy. No ale on jeździł tym samochodem już przez 40 parę rajdów, a ja dopiero drugi. No, nie da się tak chyba od razu. No, coś pomaga, nie wiem, w ustawieniach, czy tutaj jakaś jest kooperacja mała? Otóż nie. Dlaczego? Nie ma problemu, ja sobie ustawiłem samochód po swojemu dość szybko i no jest naprawdę dobrze ustawiony. Tutaj problem jest w tym, żeby się przekonać do pewnej możliwości tego auta, a nie chcę specjalnie się jakoś rozbić na stare lata, więc wolniej nie mi to chodzi, idzie. Nie o to chodzi. Nie o to chodzi. No. Czego może być życzyć przed jutrzejszym dniem? Żebym doszedł na koniec rajdu do takiego momentu, żebym mniej niż sekundę na kilometrze przegrywał z pierwszą trójką. To będę zadowolony. I myślę, że taki czas nadejdzie. To oby taki czas nadszedł może w połowie dnia, w połowie niedzieli nawet. No, tak. Fajnie by było. No i żeby pogoda była stabilna, bo coś na rano się znaleźli jakieś kropienie. A po co? Rulet w Świdnicy to z tego jest znane, prawda? Że ruletka musi być. Tak, no ale wolałbym nie, bo trzeba zmieniać te opony na dojazdówkach. Po co? To też jest skomplikowane, to też nic przyjemnego, prawda? Tak, brudzi się człowiek jest tutaj co chwilę. Pilot mój też nie taki młody, mało pomaga. A to lecą zmiany opon coraz wolniejsze. Tak jest, no, więc wolelibyśmy, żeby to było stabilnie i bez jakichś przygód na łaskę. Powiedz, że my też w sumie tak wolimy, jak jest stabilnie. No tak myślę, że... Też pada, trzeba stać zimno. Trzeba stać zimno, trzeba się jakieś... Nie, no fajnie jest, bo dzisiaj naprawdę chyba dochodziło w samochodzie już do takich temperatur, które są już w lecie, no jest naprawdę dobrze. Dużo kibiców, bardzo fajnie, jak zwykle zresztą na tym rajdzie dopingują. Dużo osób, które pamiętają moje złote czasy, więc mam mnóstwo frajdy w rozmowach z kibicami. My z Tobą też. Dziękuję bardzo.